Pani, rzeczywiście, bo Adaś już taki troszeczkę zażenowany, że, że właśnie ja tutaj. Ale. Kochani, tak, Panu Bogu należy się chwała, Panu Bogu niech będzie chwała, niech będzie zawsze chwała, cześć, uwielbienie, jako prawdziwemu, jako jedynemu, jako mądremu, potężnemu Bogu Panu. Wiecie, jeżeli. Trwamy w społeczności z Panem, to zawsze Pan obficie zastawi nam stół swojego błogosławieństwa. I wczoraj mieliśmy takie pragnienie od samego poranku być poddani pod działanie Ducha Świętego, wspomniane już przez Janusza spotkanie na śniadaniu w Trzebini. Jak się nawzajem błogosławiliśmy, wiecie, tym zborem, tą społecznością, nie dla chwały tych ludzi dla chwały Pana Boga jak modliliśmy się, dziękowaliśmy Panu Bogu że tam ten zbór w Szczebini jest że Pan Bóg tych ludzi używa dla Jego chwały kochani, ale to czym chcę się podzielić może wcześniej przeczytam taki urywek no, z Izajasza 30 rozdział jakże szczęśliwi są wszyscy którzy na Niego czekają Jakże szczęśliwi są wszyscy, którzy na Niego, na Pana czekają. Wczoraj takie szczęście przeżywaliśmy. Błogosławieństwo, szczęścia i radości. Nie chcę zabierać czasu. Powiem tylko jedno świadectwo. Przypominacie sobie Zosię, żonę Leszka ze zborów Trzebini, która... Łukasz. Przepraszam, Łukasza, tak? Która... Po prostu przechodził ja jako ona, jako powiedzmy niewiasta, ten niesamowity problem nowotworowy, mąż, zbór, wszyscy. A wczoraj usłyszeliśmy cudowną wieść. Oto lekarze zdiagnozowali, że jest uzdrowiona, że jest uleczona. Łukasz, mąż ze względu na miłość do swojej żony, nie powiedział jej całej prawdy, którą lekarze mu przekazali, dotyczącej stanu, tak bardzo już zaawansowanego stanu, jeżeli idzie o tego nowotwora, wprost mu powiedzieli, to już jest niewyleczalne, to już jest, to już tak pozostanie. A wczoraj Łukasz rozpłakał się i powiedział, tak, nie miałem odwagi jej powiedzieć, ale Pan Bóg dał coś niesamowitego, że to jest prawdą, że została uzdrowiona, że została uleczona. Chwała Najwyższego. Czy są szczęśliwi ci, którzy na niego czekają? Mąż, powiedzmy teściu, bracia, siostry i my, którzy również jakiś maleńki udział w tym mieliśmy, bo modliliśmy się do Najwyższego: Panie, uzdrów, ulecz. Dziś rano Robert tutaj przyszedł, przywitaliśmy się. No i troszkę miał opiórka. Dlaczego nie odbierałem telefonu, bo miał mi coś do przekazania. Akurat telefon, wczoraj jechaliśmy, z tego miałem w bagażniku w samochodzie. Ale oto przekazał mi niesamowitą wieść. Modliliśmy się jako zbór o Irka. Pan Bóg tak bardzo położył na serce, Właśnie Robertowi, tego człowieka, totalnie związanego nałogiem pijaństwa. Ja, Robert, który ten etap przeszedł kiedyś, kiedyś dawno, ma to za sobą, chce innym pomagać. I jednym z takich, który chce mu pomóc, to jest właśnie Irek. Rozmawiał z nim, zaproponował mu pewną sytuację i ciekawa rzecz, kiedy spotkał się z Zyrkiem, Irek zobaczył stan jego, już padł w delurium, już tak się trzepał niesamowicie i mówi: Chociaż nie chcę, ale muszę napić się trochę alkoholu. Oczywiście Jan, Robert mu odradzał, żeby tego nie uczynił, ale to było ten głód, to pragnienie, ta żądza była mocniejsza, była silniejsza. I poszedł, Robert mi tak opowiadał, nie ma domu, czy wypił tą pięćdziesiątkę, czy tą setkę. Mniejsza z tym, w momencie, kiedy wypił, padł na ziemię. Przyjechało pogotowie, wylądował na Sorze i niesamowicie się wystraszył ze względu na swoje życie. A jak się modliśmy do Pana Boga, Panie, dotknij go. Panie, spraw coś, aby on opamiętał się. Wiecie, modlitwa, bardzo często tak, a modlimy się, Panie, modlimy się o deszcz, Panie, a później, no właśnie dziwimy się, że deszcz pada. I tak jest wiele rzeczy w naszym życiu. Modliliśmy się, Panie, dotknij go. Kto z nas przypuszczał, że Boże dotknięcie będzie, mia ta będzie miało taki wymer, że wypił i padł momentalnie na ziemię, wylądował w sorze i tam jeszcze bardziej ci lekarze go po prostu, nie chcę powiedzieć, czy nastraszyli, czy coś. Tak się wystraszył, że siedzi w domu, nigdzie nie wychodzi. Szczęśliwi są ci, którzy czekają na Pana bądź takim, jak Pan ci w tym pobłogosławi.